Witam, kontynuując kręcenie, prawda, tych filmików edukacyjnych, teraz chcę pokazać reakcję metali z kwasem solnym. Przygotowałem tutaj probówki wypełnione w większości stężonym kwasem solnym, w przypadku tych najaktywniejszych troszeczkę go rozcieńczyłem, mniej więcej tak do 20%, i oraz oczywiście metale uszeregowane według rosnącej aktywności. Czyli srebro tutaj jest akurat najszlachetniejsze, najmniej szlachetny magnez na samym końcu. No dobrze, no to żeby nie przedłużać, to może zaczniemy. Srebro sobie może spróbuję wsypać. Srebro, uczymy się, że z kwasem solnym nie reaguje, więc oczywiście tutaj zmian się nie spodziewamy. Podobnie zresztą miedź, jako metal szlachetniejszy od, prawda, czyli też mający potencjał dodatni, również nie reaguje, a zatem tutaj zmian nie powinniśmy zobaczyć. Nie będzie też niespodzianki, gdy wrzucę grudkę bizmutu do właśnie kwasu solnego. Co najwyżej powierzchnia tych metali się wyczyści, prawda, z jakichś tlenków czy innych produktów korozji. Pierwszym metalem, który jest aktywniejszy od wodoru w tym szeregu, jest ołów. Jeżeli ja wrzucę ołów do właśnie kwasu solnego, od razu widać, że coś się zaczyna dziać. Ta reakcja troszeczkę przyspiesza, widać, że wydziela się powolutku wodór, aczkolwiek za chwilę zwolni, dlatego że wodór lubi się pokrywać też z czasem właśnie kryształkami chlorku ołowiu, które ograniczają tę szybkość rozpuszczania. Nie jest to pasywacja, ale czynnik w każdym razie szybkość ograniczający. A może sobie wrzucę ręcznie teraz cyna, następny metal. Cyna także powoli się roztwarza, jeszcze może tego nie widać, ale o, już widać, że się pokrywa pęcherzykami i zaczyna się ten ołów uwalniać. Cyna reaguje też generalnie dosyć powoli, nie jest to specjalnie aktywny metal. Razem z ołowiem stanowią właśnie taką parę niezbyt, że tak powiem, aktywną. Mają bardzo zbliżony potencjał. Są to dwa najmniej aktywne metale, prawda, te, które są aktywniejsze od wodoru. Kobalt. Kobalt już jest troszeczkę aktywniejszy, mam akurat kobalt w postaci proszku, spróbuję go troszeczkę wsypać do probówki. No i może zobaczymy, że się to tam coś dzieje, a w międzyczasie najwyżej później do tej probówki wrócę. W międzyczasie wsypię troszeczkę żelaza do odpowiedniej probówki. No, żelazo jest już zdecydowanie aktywniejsze od tamtych metali. O, od razu widać, że się roztwarza, że ten wodór się wydziela, no nawet już intensywnie, może nie tak jakoś bardzo intensywnie, ale generalnie się wydziela. No cynk, o jego właściwościach redukcyjnych, czytam aktywności, krążą trochę przesadne opowieści, bo nie jest to metal aż tak aktywny, jak się o nim często mówi, ani tak silnie redukcyjny. Po prostu jest metalem aktywniejszym od żelaza, ale gdzie tam jeszcze do innych metali? Gdzie tam jeszcze do innych metali? Jak widzimy, reaguje dosyć intensywnie. Do następnej probówki wrzucę grudkę chromu. Chrom to jest przypadek, który wymaga pewnego komentarza. Zaraz zacznie reagować, prawda? Musi sobie kwas poradzić z warstewką tlenków dopiero na jego powierzchni i zacznie się reakcja. To chwilę jeszcze potrwa. Tutaj w przypadku żelaza widzimy właśnie powstawanie zielonkawej barwy od tworzącego się chlorku żelaza 2. No, czy coś już widać w kobalcie? No, powoli coś się dzieje, ale bardzo powoli. W każdym razie może na końcu zobaczymy jakąś różnicę. O, kobalt zaczął reagować, kwas sobie już poradził z tą warstewką tlenków. Generalnie w przypadku metali, które tworzą chętnie kationy na różnych stopniach utlenienia, w reakcjach z kwasami nieutleniającymi powstają właśnie te na niższych stopniach utlenienia. Oczywiście tlen, który się przedostaje, może nam to zakłócać, na przykład to jest szczególnie znane w przypadku soli chromu, one mają największą tendencję do utleniania się na trzeci stopień, te sole 2, chromu 2 mają tendencję do łatwego bardzo przechodzenia na trzeci stopień utlenienia. No dobrze, w takim razie do kolejnej probówki wrzucę grudkę, a raczej kawałek blaszki manganowej.
też widzimy, że dosyć intensywnie reaguje, bo zaczyna się pojawiać różowa barwa od powstającego właśnie chlorku manganu 2. Chrom, o, już się też pojawia barwa, ja do tej probówki jeszcze za chwilkę wrócę, bo to wymaga pewnego komentarza. No dobrze. To w takim razie zostały nam dwa najaktywniejsze łobuzy, a jeszcze jedną rzecz też pokażę, bo o której krążą herezje. Glin i magnez, zacznę może od tego glinu. Glin jest na powietrzu spasywowany, ale jest to metal całkiem aktywny, znacznie bardziej niż cynk. Jeszcze tego nie widać, ale zaraz reakcja ruszy, bo podobnie jak w przypadku chromu, kwas musi sobie poradzić z tą warstewką tlenków na jego powierzchni, ale już widzimy, że coś się zaczyna dziać i za chwilę się będzie dziać coraz intensywniej. No i został nam magnez. Wrzucę sobie tutaj wstążkę. O, widzimy, że tak intensywnie reaguje, że już aż zostaje na górze, nie idzie na dno i już właściwie go nie ma. Szybko sobie z nim kwas poradził. Tutaj glin zaraz ruszy, widać, że już się zaczyna coś dziać, ale dopiero do tej probówki za chwilę wrócę. Korzystając z okazji, jeszcze o jednej rzeczy powiem. O miedzi krąży pewna informacja, że reaguje z gorącym, stężonym kwasem solnym. Jest to informacja nieprawdziwa i zaraz to zobaczymy, jak to w rzeczywistości wygląda, bo ja nawet znalazłem kiedyś opis tego doświadczenia, łącznie z obserwacjami. Ale tak to bywa, że autorzy sobie często wymyślają według własnego widzimisię obserwacje albo luźno interpretują pewne fakty. Do jednej probówki wleję po prostu troszeczkę kwasu solnego, a do drugiej też oczywiście kwasu solnego, ale wrzucimy tam grudkę miedzi. Grudkę miedzi, żebyśmy to mieli porównywalne. I teraz zobaczmy. Wrzucę tam grudkę, kawałek blaszki, nie grudkę. Wrzucimy, widzimy, że nic się tutaj specjalnego nie dzieje. Wrzucimy to do gorącej wody i będziemy obserwować tutaj, może to tak obrócę, żeby... Proszę zwrócić uwagę, w obu probówkach zaczyna się wydzielać gaz, ale nie jest to wodór, jak w opisie pewnej właśnie w instrukcji wykonania tego doświadczenia, że widzimy po włożeniu tej probówki do gorącej wody właśnie wydzielanie się bezbarwnego gazu, czyli wodoru. Nie jest to wodór, jest to chlorowodór, który uwalnia się wskutek spadku rozpuszczalności, bo gazy lepiej rozpuszczają się na zimno niż na gorąco, dlatego widzimy, że ten gaz wydziela się w obu probówkach. Że wydziela się po prostu w obu probówkach. Teraz na miedzi on co prawda się wydziela intensywniej, ale zwróćmy uwagę na to, że nie pojawia się żadne zabarwienie. Nie pojawia się, po prostu na powierzchni miedzi ten chlorowodór wydziela się troszeczkę szybciej, prawda, gdzieś tam z jakichś zakamarków, ale nie pojawia się żadna barwa, dlatego że nie roztwarza się nam ta miedź. Gdybyśmy sprawdzili papierkiem wskaźnikowym odczyn, zwilżonym papierkiem tych wylatujących gazów, to by się okazało, że jest to po prostu chlorowodór, nic więcej. Także po prostu to nie jest prawda. To nie jest prawda. Po prostu ten chlorowodór na powierzchni miedzi wydziela się troszeczkę szybciej niż na przykład tutaj. Ale widzimy, że w obu probówkach się ten gaz generalnie wydziela. No w tej chwili troszeczkę zwolnił w tym czystym kwasie, ale też widzimy, że tworzą się tam te pęcherzyki. Po prostu uwalnia się ten chlorowodór z kwasu solnego na gorąco. Wrócimy może do naszych probówek. O, zwróćmy uwagę, że glin zaczął reagować troszkę intensywniej. Jeszcze ta reakcja przyspieszy. Ja ten kwas troszeczkę rozcieńczyłem właśnie, żeby mi nie wychlapał. Jak tam wrzucę kawałek jakiegoś aktywnego metalu, więc biegnie to troszeczkę delikatniej. Generalnie chrom. Chcę jeszcze powiedzieć o tym chromie. Widzimy takie zabarwienie niebiesko-zielonkawe. Tak naprawdę w reakcji kwasu solnego tworzą się sole chromu 2, tak? Czyli będzie tu chlorek chromu 2, ale przez ten dyfundujący tlen on też się utlenia do chlorku chromu 3. Natomiast, co jest jeszcze dosyć istotne, to, że związki chromu 3 mają bardzo intensywne zabarwienie. Ten chlorek chromu 3 ma bardzo intensywne zabarwienie, więc nawet jak go tam dużo nie będzie, to i tak nam trochę ten kolor zafałszuje, tak? A więc w takich warunkach tego tworzenia się chlorku chromu 3 za bardzo nie zaobserwujemy. O, powolutku zaczął też działać nasz kobalt. Jeszcze nie widać koloru, który nam tutaj powstanie, ale jakbyśmy oczywiście poczekali, to byśmy zobaczyli.
Także generalnie dużych niespodzianek nie było w stosunku do tego, co się uczymy w szkole. Pamiętajmy, że to nie jest prawda, że miedź roztwarza się w gorącym kwasie solnym. Gdyby się roztwarzała, powstałoby nam tutaj zabarwienie żółte. Żółte i zielone, a potem zielonkawe, bo chlorek miedzi jest zielony. No dobrze, przynajmniej uwodniony chlorek miedzi jest zielony. Tutaj o, aluminium, proszę zobaczyć, jak teraz intensywnie zaczął reagować. No dobrze, myślę, że tutaj nie ma co przedłużać, jeszcze zobaczymy na kolorki. Tutaj mamy oczywiście chlorek manganu, tak, 2. Tutaj oczywiście się roztwarza chlor. No cynk, nie ma dużej niespodzianki, bezbarwny. Tutaj powstaje zielonkawy roztwór od chlorku żelaza 2. Tu nam powstanie oczywiście chlorek kobaltu. Te są bezbarwne, tak, te są bezbarwne. Bizmut nie reaguje, miedź nie reaguje, no srebro nie reaguje, roztwór się zabarwił od jakichś zanieczyszczeń, które się roztworzyły w tym kwasie, bo to srebro nie było też jakiejś specjalnie dużej czystości. Okej, to nic, dziękuję za uwagę, pozdrawiam dla biomist i dla powtórki z chemii DM.